To będzie pierwsza tego typu inicjatywa w naszym regionie. W Jastrzębiu-Zdroju w ciągu najbliższych kilku miesięcy ma ruszyć jadłodzielnia. Chodzi o to, by każdy mieszkaniec zamiast wyrzucać nadbywającemu produkty spożywcze do śmieci, miał możliwość udostępnienia ich osobom bardziej potrzebującym. Według statystyk rocznie w naszym kraju marnuje się aż 9 milionów ton żywności. Właśnie tyle jedzenia każdego roku wyrzucamy do śmieci lub przeznaczamy do utylizacji. Jastrzębianie postanowili z tym zjawiskiem walczyć, stąd pomysł stworzenia jadłodzielni. Jadłodzielnia jest po to, żebyśmy mogli wzajemnie dzielić się jedzeniem, częstować się jedzeniem, po to, żeby przede wszystkim tego jedzenia nie marnować. Idea jadłodzielni jest bardzo prosta. Każda osoba prywatna, która chce się podzielić jedzeniem, może to jedzenie do jadłodzielni dostarczyć, jak zarówno każdy może sobie przyjść, zabrać stamtąd co ma ochotę i co jest mu akurat potrzebne. Inicjatywa ma docelowo objąć całe Jastrzębie-Zdrój, do tego potrzebni są jednak ludzie. Właściwie już się znaleźli. Odkąd projekt pojawił się w mediach, pojawił się na fanpage'u na Facebooku, ludzie się odzywają, sami piszą, sami dzwonią, bardzo chętnie, bardzo pozytywnie nastawieni do tematu. Także myślę, że tak, Jastrzębie jest gotowe na to, żeby taki projekt udźwignąć. Wszystko po to, aby takie widoki nie były codziennością w osiedlowych śmietnikach. W projekt zaangażowała się cała Polska, także na pewno ta ilość marnowanego jedzenia zmniejszy się. Projekt ma ruszyć na przełomie lutego i marca.